Witajcie moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nigrum po raz kolejny i witamy się w Dragon Age'u, trzecim dodatku. Nasza kochana i przecudowna seria. 170 odcinek moi mili, zagrajemy w Dragon Age Inkwizycja. Dodatek, intrus, oczywiście. Dalej jesteśmy w tych... No właśnie, nawet nie wiemy dokładnie gdzie jesteśmy. Można powiedzieć, jesteśmy w tych elfich ruinach na tym... w tym wspaniałym miejscu, na tym gigantycznym jeziorze. Jest to naprawdę przecudowne miejsce. Spójrzcie tylko na te widoczki. Od razu zaczniemy sobie odcinek od oglądania przecudownych, przepięknych widoczków. W ogóle spójrzcie tam, na tą wielką świątynię z tą wieżą. No coś cudownego, dymiąca. Znaczy, to wiem, nie jest to dobre, że ona dymi w ogóle. To nie jest wspaniałe, bo coś tam się pewnie niedobrego stało, ale... Wiecie, rozumiecie. Dobra, moi mili, słuchajcie, mamy już posążek, który możemy umieścić w tym miejscu. Posążek wilka, który przedstawia Fenharela. Właściwie no, wilk to jest Fenharel. No i ci wojownicy Kunari, których tam widzieliśmy, walczyli tam wcześniej, ale już ich nie ma, więc zaraz zobaczymy, co się z nimi stało. Nasza łapka biedna pulsuje i boli niestety. Nawiąż kontakt z Kunari. No ja nie wiem, czy nawiążemy kontakt z Kunari. Tak wygląda ten posążek wilka, wyjącego. I oczywiście wiadomo, że ten wilk nawiązuje do Fenharela. Dobra, mamy! Naprawdę fajny mechanizm, który jest świetny, jaki most się przed nami otwiera. Dobra, lecimy, zobaczmy, czy uda się nawiązać kontakt z Kunari, jak myślicie, moi mili? Raczej pewnie nie będą chcieli z nami rozmawiać. Spójrzcie na to, kolejni martwi Kunari to są ci, którzy zginęli. Tutaj mamy możliwość uzupełnienia zapasów, a chętnie, dlaczego by nie? Kunari! Patrzcie na to. Jednak są agent Ben Hasrat. Patrzcie na to. Kurde. No niestety, nie chcą z nami rozmawiać. Walczą. No nic, no dobra, będziemy z nimi walczyć. Nie przemówimy im do rozsądku, niestety. Nie chcą z nami rozmawiać w ogóle. Dobra, jest, udało mi się go przywrócić pięknie, po plecach. I nożami. No, ci są już bardziej opancerzeni, mają też tarcze. Dobra, jest, mamy cię? Mamy. Mamy go, pięknie. Dobra, będziemy musieli przejść zaraz dalej. O, Dorian niestety padł, podejdźmy go. Ale Dorian ma bardzo fajną umiejętność, że nawet jak padnie, to pojawia się duch, który przybiera jego postać i walczy za niego, używając takich samych zaklęć, więc to jest naprawdę epickie. Czy tu my coś mamy? No i nic nie mamy, więc po co to wejście tutaj było? A tutaj zobaczmy. No, nic też nie mamy, dobra. No jak widzieliście, no niestety, kurde, Kunari nie chcą z nami rozmawiać, jakoś no nie są zbytnio rozmowni. Dobra, laury proroka mamy, o właśnie, pamiętam, że jego tutaj trochę było, więc naprawdę fajnie można go tutaj też pozbierać. Ależ muzyka! Czy wy ją słyszycie? Zapomniane sanktuarium. Zaraz wyjdziemy do środka. Ale pozbierajmy Laur Proroka i nacieszmy się tą muzyką. Posłuchajmy jej. Jest naprawdę wspaniała. Ach, dałam wam jej posłuchać. Już tam byśmy obeszli, jakbym tam poszła, to byśmy obeszli całe to sanktuarium dookoła. Mamy kolejne ślady krwi. Mi zależy jeszcze na tym, żeby przejść z drugiej strony. I zaraz wejdziemy sobie do środka, ależ cudowna jest ta muzyka, taka bojowa. Naprawdę, świetna. Pasuje do klimatu, do tego motywu, że walczymy. Oni chyba zaczęli wybiegać na zewnątrz, ale ja chciałam zobaczyć, czy tu przypadkiem czegoś nie ma. Mamy halę tutaj. Patrzcie, oni wybiegli za nami na zewnątrz. No proszę. Wow, jakie kombosy piękne. Wspaniałe. Tak jest, no tłuczemy tych Kunari. Chcieliśmy tylko porozmawiać, no. My wcale nie jesteśmy źli.
To wcale nie miało tak wyglądać. No nie no, po prostu wiecie, teraz to będzie, że to my jesteśmy ci źli. Ale to oni pierwsi nas zaatakowali. Nie oszukujmy się. Oni pierwsi nas zaatakowali. Patrzcie na to, walczył tutaj z tym strażnikiem. Elfbeam. Dobra, pomóżmy mu. On jest tu chyba sam jeden. On jest teraz po naszej stronie, więc wiadomo, nie będzie nas atakować. Nawiązaliśmy z nimi kontakt ostatnio. Udało nam się z nimi porozumieć, przez co nas nie atakują. A to wszystko zawdzięczamy studni smutków. Tam jest następny. Gdybyśmy nie użyli... Gdybyśmy nie użyli tej opcji, albo byśmy w ogóle wcześniej nie wypili ze studni smutków, no to byśmy mieli ich jako wrogów i byśmy też musieli z nimi walczyć. A wiecie, lepiej mieć po prostu... No wiecie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Bo oni też walczyli z Kunari. Więc... Znajdź więcej informacji na temat wrogi Kunari. Dobrze. Jeszcze bym chciała tu się rozejrzeć. Sprawdźmy tutaj. No, gdybym na przykład... No właśnie pamiętam, że na ostatnim przejściu, jak ja tu przyszłam, tu miałam znacznie więcej tych bojowników Kunari w tym miejscu. W tym tutaj. O, tu konkretnie, nie tam dalej, tylko tu. Dobra, tutaj są te drabiny, one się podświetlają, ale nic więcej tu chyba nie ma takiego do zebrania. Cały czas nam ta łapka pulsuje, nieładnie. O, z tą ręką nie dzieje się dobrze, uwierzcie mi. Dobra, przechodzimy dalej. Tam się, kurde, dzieje. Tam walczą. Oho, dobra. Zaatakowali mnie i to tak solidnie. Wow, 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 wow. Odwrót, odwrót. Bo nas naprawdę mocno zaatakowali tutaj. No, oni są już... mocniejsi, oni są już solidni i po prostu uzbrojeni. Dobra, użyjmy tej łapki, żeby się wzmocnić, być odpornym na obrażenia. No i pięknie. No właśnie to robię, stoję zaraz obok niego. Tak, ci strażnicy nam pomagają, pięknie. O, po plecach, po plecach. Jest, mamy cię. Wspaniale, pięknie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, nożami. Nie jestem pewna, czy trafię. Kurde, tu wszyscy już wchodzą. Dobra, wchodzimy. Pomóżmy. To są ci z włóczniami. Też potrafią być niebezpieczni. Jest, wow. Ależ widzieliście! Ależ widzieliście to, co ja zrobiłam? To było genialne! To było genialne! Widzieliście! Czy wy to widzieliście? To było wspaniałe! Dobra, ten wojownik to jest włócznik, tak. To jest ten włócznik, nie fajny. Ale widzieliście ten przeskok? Ten mój teleport cudowny? Wow! Pierwszy raz takie coś udało mi się zrobić. Znaczy, z tego teleportu korzystam cały czas, ale wiecie, tak... No wiedzieliście, jak to wyglądało. Wspaniałe to było. Wow. Ależ się tu masakrujemy. Dobrze. No idea. They want Talvashoth, though. This might be a rogue group, but they think they're following the Kune. O kurde, no to nieźle. Dobra, tu mamy... kolejną skrzynię. Dobra. Spróbujmy to zrobić. Niech reszta stoi w miejscu. I Dorian też stoi w miejscu. No ja też bym chciała tu wskoczyć i stać w miejscu. Dobra, jest, udało się, pięknie, mamy to, mamy skrzynię. Pieczęć Flandarisu, no nie zbyt to dobre. Dobra, zejdźmy tutaj. Chciałabym zobaczyć, czy tu coś jeszcze na górze mamy. O, tu będzie ta zagadka, tu będzie ta zagadka, taka łamigłówka. Patrzcie na to, jak, kurde, jak ich zniszczyliśmy. Dobra, możemy przejść tu.
No, to nie jest proste tutaj tak przeskakiwać sobie. Ale tu chyba nic takiego nie było, coś mi się wydaje. Nie. Okej, dobra, to jest powrót. Tu mamy naszych strażników. Wspaniałych. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną skrzyneczkę, więc możemy lecieć dalej. Cały czas nam ta łapka pulsuje, cały czas ta ręka po prostu boli. Naprawdę. Dobra, mamy tutaj coś do przeczytania. Musimy znaleźć więcej informacji na ich temat. Straszliwy wilk wpatruje się w światło, które oświetla drogę naprzód. No i spójrzcie na to. Patrzcie tylko na to. Mamy te malowidła. Oczywiście mamy tutaj elfi niewolników i mamy straszliwego wilka w samej, we własnej osobie. O, oni przyszli tutaj za nami. O kurde, panowie, powiedzcie mi, zdradźcie mi jakiś sekret, powiedzcie mi, czy wy wiecie, o co tu się rozchodzi, co, o co tu chodzi, o co się rozchodzi, o czym nie wierzę, o co my tu walczymy, czy wy wiecie, no na pewno wiecie, kim jest Fenharel, czy wy walczycie dla niego. Zdradźcie mi. Uchylcie rąbka tajemnicy, błagam was. Mamy tutaj Solasa, Fenharela i jak widzicie, spójrzcie co on robi. No widzicie, robi coś, co już widzieliśmy w tej serii i jesteśmy w stanie to zobaczyć, jeżeli będziemy właśnie romansować z Solasem. Zdejmuje elfom Valaslin z twarzy. Czyli te elfy tatuaże, elfy znaki, znaki niewolnictwa. Właśnie to są niewolnicy i ci już nie mają Valaslinu na twarzy, z tego co widzę. Nie, nie mają Valaslinu, a tym zdejmuje. On ma właśnie taką umiejętność zdejmowania tego Valaslinu. Tutaj jest to samo malowidło, tylko z drugiej strony. No i chodzi o to, to jest zagadka. Trzeba zapalić te zaświatło. Mamy przycisk, ale przycisk nie działa. Mamy buczon, który nie działa i musimy sprawić, żeby zadziałał w skrócie. Straszliwy wilk wpatruje się w światło, które oświetla drogę naprzód. To chodzi o to, żeby zapalić konkretne zaświatła. Możemy jeszcze to też zbadać. Zbadajmy. That's Fen Harel, removing Dalish Valaslin. Solas said they were used to mark slaves. No dokładnie. Ale że nasza inkwizytorka się jeszcze nie domyśla, no to już powinno jej, kurde, rozjaśnić nieco. Wiecie, rozjaśnić i wyjaśnić co nieco. No kurde, no, że też ona się nie domyśla. Dobra, mamy zaświatło. No i tak, tutaj nie mamy jednego koszyczka na zaświatło, jednego koszyczka, paleniska. Mamy jedynie tutaj te paleniska. Mamy tu z tej strony trzy paleniska i z tej strony trzy paleniska. Jednego nie mamy. I jak to było? Czy się zapalało? Już nie pamiętam, jak to było, czy się zapalało w konkretnej kolejności, czy konkretne paleniska się zapalało. Czy wszystkie może się zapalało? Ale nie, nie, na pewno nie wszystkie. Czy tam jakieś przeciwnicy pojawili? Zaraz sprawdzimy to. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Nie, na pewno wszystkich się nie zapalało. No właśnie, i one zgasły. Nie, nie, wszystkich się nie zapalało. Jakoś inaczej się zapalało. Jak was się tu zapalało? Trzy... No i tego jednego tutaj nie ma. O... Jak to było? Zaraz, 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 jeszcze raz. Straszliwy wilk... Aha, a, dobra, Boże, ja nie mogę, zamuliłam, kurde, już zamuliłam, przepraszam was, ja już tu myślałam, że chodziło o straszliwego wilka na malowidle, czyli Solasa. Tu chodzi o posąg. Straszliwy wilk wpatruje się w światło, które oświetla drogę naprzód. Musimy sprawdzić, w którą stronę patrzy ten wilk, ten posąg, w którym kierunku, na które zaświatło on patrzy. Na to. Dokładnie. Udało się. No i mamy to, moi mili. Słyszeliśmy taki no, specyficzny dźwięk i wiemy, że to jest to za światło. Okej, okay, patrzcie na to. O kurde, zejście niżej do jakiegoś grobowca i tutaj zaczęły mu się oczy świecić. Czy ja mogę to przeszukać tak swoją drogą? Możemy, patrzcie, patrzcie, możemy to przeszukać. Dobra. Cedr, łuk. Jeszcze bez runy, wow. No to nieźle. Dobra, schodzimy na dół. Zobaczmy, co tam na dole takiego jest. Co czystego. Mamy kolejne miejsce, które możemy zbadać.
Odrzucenie Valaslyn. Przypływ potężnej magii niesie wrażenie determinacji. Pojawiają się obrazy. Byli niewolnicy w szeregach Fenharela silni i uzbrojeni. Ich skóra jest czysta. Tatuaże na twarzach. Elfie Valaslyn zniknęły. Słowa nie tyle słychać, co daje się odczuć. Można uwolnić was od piętna Evanuris. Patrzcie na to, że to jest piętno Evanuris. Aby widać było wszem i wobec, że sprzeciwiacie się ich okrucieństwu. Nikt tutaj nie jest niewolnikiem. Wszyscy są pod naszą ochroną. Wszyscy mogą dokonać wyboru, by walczyć. Znamie coraz to bardziej boli. Okej. These freed slaves actually fought back against the Evanuris posing as gods. Interesting word, Evanuris. If all it means is mage leader, well, they were basically magisters. Dokładnie. Sera tutaj jeszcze ma bardzo fajną odpowiedź. Okej, mamy skrytkę z zapasami. Myślę, że moglibyśmy sobie skorzystać. Skorzystamy. Okej, uzupełniamy. No i teraz tak, mamy zejście na dół, ale tu jest jeszcze jakieś poboczne przejście, więc ja bym się chciała tym zająć. No i nie, gra nas oszukała, nie mamy tu żadnego przejścia. Jak tak można? Za światło to ja wezmę. Za światło to ja jeszcze wezmę. Patrzcie, oni idą cały czas za nami. O, mamy nowych towarzyszy, jak fajnie, że wy za nami idziecie, podróżujecie razem z nami. Chodźcie, odkryjmy kolejne sekrety. Oho, czy wy to widzicie? W sensie, widzicie tego giganta, który tam stoi? To nie jest gigant oczywiście, tam mamy do posłuchania jakiegoś towarzysza. Nie jest gigant, ale to jest jakiś kurde olbrzymi. Olbrzymi. Kunari, włócznik, a to jest uderzeniowiec Kunari. All nine. Wow, alż skok. Wow! Dobra, użyjmy tego, żeby się wzmocnić. Dobra, tutaj ci obrońcy nam też pomagają. Użyłam tej łapki, żeby móc się wzmocnić. Będziemy mieć odporność na obrażenia. Ależ ten uderzeniowiec jest mocny. Dobra, resztę trzeba pokonać, bo oni tutaj też już niedużo życia mają. O właśnie, tych włóczników. Po plecach, pięknie! I sam uderzeniowiec nam został. Tutaj jeden z tych strażników, z tych sentinelów, którzy nam pomagają, też rzuca na siebie gardę. Spójrzcie, jaki on jest też ogromny, jaki ma wielki młot i w ogóle. Dobra, zaraz to pokonamy. A tamten strzela z łuku, cudownie. Naprawdę wspaniale. Jest, padł. Pięknie. Koszty w życiu, ależ była dobra walka, naprawdę. Jedna inkarnacja, wielki topór, 344 i to bez runy. No nie wiem, zastanowimy się. Nasz byk ma ostrze Sulewin dalej i z runą 366, jeśli się nie mylę. Rozkazy Kunari mamy tu jeszcze, zaraz zobaczymy, przeczytamy sobie. Plan ataku, o kurde, ten list napisany jest zarówno w języku kunlat, jak i wspólnym. Przeczytałam. Kobieta, przeczytałam wasze raporty. Wyślijcie ludzi do opuszczonych elfich wież nad jeziorem. To niedaleko od wejścia prowadzącego do lustra, które łączy się z Halam Shiral. Patrzcie, wiedzieli o Halam Shiral, o zimowym pałacu wiedzieli. Będziemy potrzebowali miejsca dla naszych ludzi po zakończeniu infiltracji. Na dole jest mapa rozdroży ze strzałką wskazującą, gdzie znajduje się Eluvian z ruin połączony z Eluvianem prowadzącym do pałacu zimowego. Kurde, oni wiedzieli o pałacu zimowym, chcieli go zaatakować. A staging ground for an invasion? It was some sort of infiltration. There's no more details. This is crazy. They're acting like we're at war. Are they? Oh, dokładnie. I don't know, boss. I wish I did. Oh. Spokojnie, byku, to nie twoja wina. To nie jest tak, że ty musisz koniecznie wiedzieć, co oni robią, bo też jesteś Kunari. No nie, no. Posłuchajmy Kasandry. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Aha. Chyba każdy. Każdemu tego brakowało. Z naszych towarzyszy. Tak dawno nie podróżowali razem wszyscy. Okej, mamy tego Sentinela tutaj też. Dobra, zwiedźmy sobie to całe pomieszczenie, bo my tu od razu przeszliśmy do walki. Musimy znaleźć jeszcze więcej informacji, więc w ogóle rozejrzyjmy się. Tutaj też jeszcze mamy coś i możemy
posłuchać tutaj kogoś, ale tu nie mamy jak wejść. Kurde, nasi sojusznicy epiccy, naprawdę. Wspaniali. O, kolejna skrzyneczka, dobra. Pozbierajmy wszystko, co tu jest. Kamień księżycowy, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, sprawdźmy. Może gdzieś jeszcze znajdziemy tu jakieś notatki. Mamy tutaj eluwian ogólnie, musimy iść dalej, ale... Znaczy, tutaj ogólnie ten obszar nam pokazuje, jakbyśmy tu mieli się rozejrzeć, więc rozejrzyjmy się tutaj. O, coś mamy. Tak, to są te notatki. Tu będziemy musieli już wrócić do Pałacu Zimowego i zdać raport Lelianie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nieznany agent, ten splamiony po soku list, napisany jest zarówno w języku kunlat, jak i wspólnym. 2 godziny temu nieznany intrus, jak tytuł dodatku, przeniknął naszą obronę, był zamaskowany i ukryty. To mag. Wykorzystał magię, aby obudzić duchy, podkreślam. Mag, który jest w stanie obudzić duchy. I zwrócić je przeciwko nam, czyli domyślamy się, że chodzi oczywiście o tych wojowników, którzy teraz z nami tutaj podróżują, tych sentynelów, duchów. Intrus poruszał się, jakby znał to miejsce, uciekł po przebudzeniu duchów, dziesiątki zabitych, duchy dalej atakują, nie zaleca się atako i list przerwany. Pewnie ktoś już tu zginął, reszta listu jest nieczytelna, krew jest jeszcze świeża, no dokładnie. Note about an unknown intruder coming through an alluvian. They turned spirits against us, then fled. It must be a mage. They killed any Kunari in the way and let the spirits do the rest. 2 parties then. The Kunari and a mystery agent determined to stop them. No dokładnie. Myślę, że... We have to warn people about the Kunari's designs on the Winter Palace. Dokładnie. Myślę, że już możemy się domyślać, kim jest ten tajemniczy mag. Myślę, że możemy się już spokojnie domyślać, kim jest ten... O kurde, taka potężna! Patrzcie, jaka ogromna statuetka Hali! O kurde, w zimowym pałacu aż takie duże nie były. Ale też tak samo wyglądały. Dobra, tam mamy powrót. No ja bym chciała się dostać jeszcze do tamtego miejsca, zanim wrócimy. No i coś tu jeszcze mamy. Weź, notatka na temat posągu wilka. Pamiętajcie, jeśli postanowicie przesunąć ten posąg, zapalcie drugą pochodnię po lewej, gdy się stoi twarzą do głowy wilka. Użyjcie niebiesko-zielonego płomienia spaleniska. Jest magiczny, ale nie zrobi wam krzywdy. Pamiętajcie, służycie kun. Patrzcie, napisali mi notatkę, co mają zrobić, jak mają się tutaj dostać, jak mają użyć zaświatła. Kiedy zapalicie pochodnię, otworzy się skrzynka w łapach posągu. Po środku znajduje się pewien przedmiot, nie dotykajcie go, jest bardzo stary i stworzyły go elfy. W odpowiednim czasie wyślemy Sarę Bas, żeby go zbadał. No, my już to podnieśliśmy, już go raczej nie zbadają, bo to był łuk. Dobra, no tutaj raczej się nie dostaniemy. Ja nie pamiętam już, czy ja się zawsze tutaj dostawałam, czy jednak tutaj nie było możliwości dostania się, czy była możliwość dostania się później. Możliwe, że była możliwość dostania się tam później, a nie teraz właśnie. No chyba tak też było. Dobra, no to wracamy do... Pałacu Zimowego, musimy powiedzieć o wszystkim Lelianie, czego się dowiedzieliśmy, bo tutaj, kurde, może porobić się naprawdę groźnie. O kurde, święta rada naprawdę się ciekawie zaczęła, co? Dobra, upuśćmy to za światło. I możemy wracać do Pałacu Zimowego, wracajmy i powiedzmy o wszystkim Lelianie, kurde, zobaczymy reakcję innych na to wszystko. Okej. Okay. O, i to jest ten eluwian, który widzieliśmy za tą bramą zamkniętą. I to jest skrócik, tak, my tu już byliśmy. To jest skrócik. Pamiętacie, my tu byliśmy? Tak, dokładnie. Byliśmy tu. No i teraz możemy wrócić. Także bardzo fajny skrócik. O kurde, no teraz sprawa naprawdę może się, wiecie, zrobić, no... bardzo poważna, patrząc na to, że Kunari chcą zaatakować, bądź zinfiltrować zimowy pałac, nie? Nie ma tam aż tak dużo szczegółów, nie wiemy, tak? Ale kurde, no... Kunari tak naprawdę, no... Oni zachowują się tak jakby powiedział, bardzo dobrze, nie? Że oni się zachowują, jakby byli w stanie wojny, więc no, wiecie, mogą chcieć zaatakować zimowy pałac, mogą chcieć przejąć Orle. Więc musimy wszystkich ostrzec i musimy zacząć działać, nie możemy tak tego zostawić. Pewnie wszyscy są oburzeni, że my gdzieś zniknęliśmy na długo i w ogóle. Kunari was bad enough. Now we have more and they're hostile. This makes no sense. The Kunari may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here or using Illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now, Your Holiness. Cullen, please just call me Liliana. Yes, your Liliana.
Yes, you're Lilian. Tak, wasza Lilian. Kłopoty znowu nas znalazły. It appears the relative peace and quiet of the last 2 years is coming to an end. First the Blight, then mages and Templars, then Corypheus, and now this. Can't we go 10 years without the world falling to pieces? We must ensure that the Qunari do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Możemy jakoś wykorzystać Qunari. Wiem, że dasz sobie radę, tak musi być, przepraszam. Możemy jakoś wykorzystać Qunari? Could we use the Qunari threat to remind everyone how valuable the Inquisition still is? Not until we know more. It will be fine. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. We, your holiness? You do, Josie? I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Qunari are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. No, dokładnie. Oż ty w życiu, no, sprawa się naprawdę tutaj zrobiła już groźna. Zbadaj spisek Qunari. No i tak, wróciliśmy sobie po raz kolejny do Pałacu Zimowego, no i będziemy mogli wrócić sobie tutaj do tego pomieszczenia, przejść do Eluvianu i znowu dostać się... A właśnie, widzicie? Wszędzie stoją straże. Tu mamy Eluvian, a tutaj wszędzie nasi strażnicy stoją. Tu mamy coś jeszcze do przeczytania, zobaczmy to. Kryminalne zagadki Górnego Miasta, rozdział 16. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Zatrzymajcie sobie i przeczytajcie, jeśli chcecie. My na razie, zanim się dostaniemy do tego Eluvianu, zanim przejdziemy sobie, myślę, że przejdziemy sobie już w następnym odcinku, to ja bym się jeszcze przebiegła tutaj po tym Pałacu Zimowym pogadać z towarzyszami, ponieważ znowu mamy taką możliwość, znowu nasi towarzysze się tutaj wszędzie pojawili w tych samych miejscach, w których byli, więc mogą nam powiedzieć coś nowego. No i zakończymy sobie odcinek, a po zakończeniu tego odcinka ja sobie ogarnę te akcesoria, bo właśnie o nich wcześniej zapomniałam. Także te akcesoria wszystkie poczyszczę ekwipunek po prostu, więc teraz mamy możliwość pogadania z naszymi towarzyszami, więc zróbmy to. Zobaczmy, co nam powiedzą. Tell me, these strange spaces past the Eluvians, are they safe to explore? W fortecy Adamond było gorzej. None of it has been as bad as the nightmare in the Fade. I can tell you that. I will take your word for it. And yet, you've accomplished so much in the calm of these past years. I wish you did not have to imperil yourself for us. Again. Za każdym razem, kiedy wracamy z tych wypraw na rozdrożach z powrotem do Zimowego Pałacu, to za każdym razem warto rozmawiać z towarzyszami. Trochę mi brakowało wędrówek. I must admit, after years of dinners and paperwork, it feels good to be exploring again. I only wish you had fewer Qunari interrupting your stroll. I will do what I can here. Once the Qunari are dealt with, brace yourself. The council is just as relentless. No, dokładnie. Zobaczmy, czy jeszcze coś możemy pogadać. Nie, ale mamy takie krótkie rozmowy z naszymi towarzyszami, więc naprawdę warto... Co tu się podświetla? Co tu się podświetla? Naprawdę warto... A, tutaj coś mamy. Zaraz, a czy to nie będzie ten skarb albo mapka kolejna do skarbu? Zaraz zobaczymy. Ten, który znaleźliśmy mapkę na rozdrożach, która pokazuje nam lokalizację skarbu. Dobra, pogadajmy z pozostałymi towarzyszami na koniec odcinka. Zaraz tam podejdziemy. O! O, zobaczcie, mamy mnóstwo tematów, mnóstwo pytań. Zobaczmy. Zapytajmy... Twój fan klub ma dziś wolne? I'm surprised no one from the Council of Heralds wants your autograph. You just missed them. Duke Cyril keeps asking me for spoilers for my next book. Żeby zdradził mu szczegóły następnej książki. Książę Cyril, kurde, patrzcie na to. Z fanem Warika. Fanem książek Warika. Jak zostałeś w ogóle wicehrabią? Zapytałem. I don't understand how you just become a viscount. When the ruler of a marcher state dies and there's no heir, the nobles of the city pick a new ruler. Only none of Kirkwall's nobles actually want the throne.
Most of them think it's cursed, actually. They can't leave it empty, though, or some other state like Starkhaven or Ansburg will probably invade. I complained about the empty office when it interfered with my reconstruction efforts. They took that as volunteering. Okej, czyli tak to się wszystko stało. O co chodzi z Branem? So, Bran used to be Viscount, and now he just follows you around? Provisional Viscount. Pretty much. With a permanent appointee, finally, in the Viscount's office, I am free to return to my post as Seneschal. He means my true calling is arrogantly telling people they can't talk to the Viscount. He's good at it, too. O kurde, zobaczmy, czy ma jakieś wieści od Hawka. Any word from Hawk? I got a message from, well, best not to name an entire chain of smuggling syndicates in polite company. Anyway, Weishaupt is apparently the special kind of mess that only appears when Hawk shows up. I'm not entirely sure how it'll all play out, but my money's on Hawk walking away from the Warden's fortress as it explodes. O, ja nie mogę. Genialnie. Dobra, to wszystko. Więcej już tu chyba też nic nie mamy. Tak, to wszystko. Okej, tylko po prostu raz mamy możliwość, wiecie, znaczy raz, no po prostu pogadania, mamy jedną rozmowę, a później już więcej nic. Dobra, tu nic nie mamy, nikogo, więc lecimy tutaj i zaraz przejdziemy sobie na drugą stronę, pogadajmy ze wszystkimi. Także mamy koła. She killed the girl to save herself. She thinks about the eyes going black. A weapon is an order, not a gift. Cole, tak samo jak i w podniebnej twierdzy, tak samo tutaj w tym dodatku. Jeżeli będziemy do niego podchodzić i zagadywać, to on będzie mówił różne zdania, jeżeli jest duchem oczywiście. Jeżeli wybraliśmy w podstawce, żeby został duchem, to będzie mówił różne rzeczy i to będzie nawiązywało do różnych osób, bądź do różnych wydarzeń, czy to w grach, czy to w książkach. When this is done, I will slip back safely, a spirit. Someone is hurting. He needs me to remember who he is. No, teraz powiedział o sobie. The guardian spirit stayed, not bound, but biding, because he asked. He knows how to speak, so spirits listen. To chyba nawiązywał do Solasa. He did not want a body, but she asked him to come. He left a scar when he burned her off his face. O kurde, a tutaj to nie mam pojęcia, o kim mówił. Czasami nie jestem też tylko pewna, czy czasami Cole nie mówi o jakichś przypadkowych osobach, o jakichś randomowych NPC, ale często zdarza się tak, że mówi o na przykład towarzyszach z Inkwizycji, czy o nawet jakichś postaciach, które były w książce. If you leave and come back, the chest gives you another. That's how we know too much. Her name is different now. Victoria. The old name slips away further each time. She's glad you're here. Leliana. Ale naprawdę warto sobie sprawdzać to. Bare-faced but free, frolicking, fighting, fierce. He wants to give wisdom, not orders. Sometimes the cow takes your gold. Okay. His friend had to die because he thought they were people. A slow arrow breaks in the sad wolf's jaws. Powolna strzała pęka. Kurde, ścisku, czy tam patrzeć, smutnego wilka, mój mili. Kurde, czekałam, chciałam właśnie ten dialog wywołać. Czekałam na ten dialog. Powolna strzała pęka w ścisku smutnego wilka. I wilka z dużej litery było napisane. Jeżeli chodzi o wilka, no to chodzi o Solasa oczywiście. A powolna strzała... Tutaj, jeżeli ktoś nie czytał książek, no to nie będzie wiedział, o kogo chodzi. To jest nawiązanie do jednego z największych przyjaciół, Solasa. Do Felasana to nawiązuje. Felasan w języku elfów znaczy powolna strzała. Był to elf, który pojawiał się w książce, w czwartej książce, Cesarstwo Masek. Moja ulubiona postać z tej książki, najulubieńsza. Uwielbiałam go, ubóstwiałam, był genialny. Naprawdę świetny, sarkastyczny elf i mag.
który był cudowny, po prostu fioletowe oczy, mega, po prostu mega. I był magiem, był również takim magiem jak Solas, można powiedzieć, miał sporą wiedzę, był inteligentny, też był sumniari, czyli był śniącym, też zasypiał i wchodził we śnie do pustki, tylko w odróżnieniu od Solasa, Felasan był zabawniejszy, był sarkastyczny, więc to był śmieszniejszy i był fajniejszy po prostu, tak wiecie, w porównaniu do Solasa, jeżeli chodzi o humor, nie? Bo wiecie, Solas no nie był sarkastyczny, a Felasan był naprawdę miał świetny humor, naprawdę był fajny, uwielbiałam go jako postać, no i był najlepszym przyjacielem Solasa przez wiele, 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 wiele lat i Felasan był Dalijczykiem, znaczy było opisywane, że jest dalijskim elfem, że wygląda jak dalijski elf, ale nawet wszyscy inni, którzy go widzieli, czy to ludzie, czy to elfy, mówiły, że jest w nim coś, co sprawia, że no, można poczuć, że nie do końca koniecznie może być dalijczykiem. I nawet były spekulacje, że jest jednym z potomków starożytnych elfów, tych sentynelów ze świątyni Myfal. I to jest tak najbardziej możliwe, ja nawet w to wierzę, bo nawet po prostu jak się go czytało się, jak on był opisywany, jego czyny, jego słowa, wszystko to, co on robił, mówił, każdy jego krok, ruch, każde jego słowo, to było takie, że no czuło się, że to jest ktoś, no, że to nie może być zwykły elf, jakiś zwykły, prosty dalijczyk, to musiał być naprawdę potężny elf i mag, naprawdę mądry i w ogóle, to musiał być jeden ze starożytnych elfów, albo potomek starożytnych elfów. I niestety... Ale na samym końcu książki Felasan ginie, dlatego też Cole powiedział, Felasan, znaczy powolna strzała pęka w uścisku smutnego wilka, więc już wiemy, w jaki sposób Felasan ginie. Tak, niestety, ale Solas na koniec książki, Cesarstwo Masek, zabija Felasana, zabija swojego najlepszego przyjaciela. To jest bardzo smutne, mnie to naprawdę, kurde, no to wstrząsnęło. Ja w to nie wierzyłam i naprawdę, no byłam zła w tamtym momencie na Solasa, że on to zrobił. Bardzo. Ale to już wiecie, to już... Już dokończmy rozmowy z towarzyszami, bo zaraz tu się rozgadam, ale wiecie, taka dla was ciekawostka, kto na przykład książek nie czytał albo jeszcze nie czytał, wiecie, no nie czytał książek i nie ma pojęcia o Felasanie. No Felasan był naprawdę fantastyczną postacią i no to był naprawdę potężny cios. Po prostu on się tylko pojawia w tej jednej książce. Więc tu wam mówię, bo w grze z gier nie jestem pewna, czy z innych gier, czy z pierwszej, czy z drugiej części byśmy się o nim dowiedzieli, ale Cole tutaj powiedział powolna strzała, nie wypowiedział jego imienia, Felasan, tylko po prostu powiedział, co znaczy jego imię, powolna strzała. Dobra, pogadajmy z Bykiem. Bard. You know most bards are spies, right? You were a spy, chief. Look, oh, I just don't want you to get burned. Don't say it. Because then you'd be creme brulee. Creme brulee. Ja nie mogę. Byk ma dzisiaj dobry humor. Jak się miewa Meriden? Graham, I understand you and Meriden are seeing each other. Yes, your worship. I mean, we've just started, so... Oh, come on. Get in there, show her what you can do. Listen, chief, there's this thing you may not have learned growing up Canary and all. Hey, I'm great at foreplay. wolałam nie wiedzieć, nie rozmawiajmy o tym. Wolałam nie wiedzieć. That's good to know, bro. I didn't mean foreplay, I meant courtship. Oh, well, that's a waste of time. You two are good, though, right? You need me to talk to her about... things? No! No, no. No! Jak tam szarżownicy? The charges have been with the Inquisition for a while now. Is everyone still happy? No complaints, your worship. The Inquisition's been good to us. We'd disband and join the Inquisition officially, but the chief gets this sad dog look when we suggest it. The loyalty is touching, Krem. I'll talk to you later. Anytime, boss. Świetne, świetne. Dobra, zobaczmy, czy możemy z Serą pogadać. Hello, and shh. I'm trying to figure out why everyone is acting so weird.
I mean, besides because Canary assassins and everything. You see it, right? There's something going with the elf servants. Makes sense after that ruin, right? Co sądzisz o Inkwizycji? It's been a couple of years. How's everything sitting with you? It's weird meeting back up and seeing everyone get their grey. First time I've been anywhere long enough to get fond of things. Leliana's friendly when she wants to be. My people sometimes do things for her, like I do for you. All that blood and thunder just so everyone can live well an hour once around. Good lesson, I suppose, if there had to be one. Nadal nie ufasz elfom? When you start going on about elves, it's hard to tell if it's about them or you. Yes, yes, you're ever so clever, arse. Point is, the servants have no complaints, no asking for a Jenny. They serve this lot, but don't want them done for anything. So, the nobles are nice, and the servants are happy? Two things that have never been true. Mark that I said it. We're fighting Canary, but something else is on the up. Coś o elfich stworzycielach? I suppose you've a lot to say about that elven ruin. About the creators. They're not even demons, just big magey knobs punching down. And yes, the shits who use them to make me feel broken can still eat it. But always waiting for that fight is way too much work. It's like doing half the hurt for them. Maybe we're old now, but I'm tired of it. We've new fights to look forward to. We always do, seems like. We'll talk later. Count on seeing you, yeah? Okej, okay, dobra, to wszystko. Zobaczmy dalej. Dalej mamy jeszcze Kassandrę. Dobra, pogadajmy z Kassandrą i zaraz przejdziemy sobie na drugą część dziedzińca i pogadamy z resztą. Kas. It is good to see you, my friend. Okej, okay, jak poszukiwacze. I hear you've been rebuilding the Seekers. Slowly, but yes. I managed to find a few of my former comrades who'd scattered to the winds. Some of them were unsuitable, and I did not ask them to return. Others felt as I did, once they read the Lord Seeker's tome. We've since recruited a few candidates who are going through training now, with full disclosure. What comes after this, I cannot be certain. I'm making it up as I go along. Jak my wszyscy. Sounds familiar. I thought you'd appreciate that. Zakon się zmienił. So what do you think of the chantry? You ask me just to poke at me and see if I react, don't you? It is what it is. Most Holy's reforms are interesting, to say the least. I hope they last once Leliana is gone. Regardless of what I think, it could have been far worse. You and I both remember the dark times we faced. Sadly, others have far shorter memories. Co do świętej rady? They are frightened of your power, and there is no longer a hole in the sky to remind them that it was needed. Nie mają żadnej władzy. It's just talk, isn't it? What could they actually do? Individually, very little. As a united front, you do not have that much power, Inquisitor. Even so, I would wait and see where this leads. Calmer heads may yet prevail. When has that ever been the case? I'm an optimist. Just ask Varric. No, optymistką. I'll see you later. Jeszcze. Varric, muszę cię o coś spytać. Varric, powiedz mi proszę, czy to prawda, że Kassandra jest optymistką? Bo ja jakoś w to nie... Idziemy do Blackwalla, jeszcze z nim tutaj nie gadałam. Pogadajmy z nim. Tylko spytaj Varricka. I've been meaning to ask. Solas hasn't come back. Sent word? Anything? Mam nadzieję, że żyje. No, patrzę. No zobaczycie jeszcze sami. Co ja będę wam powiedzieć? Blackwall, spokojnie, we mnie, kurde, mierzysz tym mieczem. Co ty robisz? Czemu mnie atakujesz? Widzieliście to? Tym mieczem zaczął machać. Proszę, nie pytaj. Nie, po prostu, no nie. I've heard nothing. He's gone. I'm sorry. Co sądzisz o Radzie? What do you think's going to happen at the Exalted Council? Maker, I have no idea. Politics always makes my head spin.
The Inquisition shouldn't have to give in whenever some prissy noble gets their knickers wedged somewhere. Znowu jesteś Renierem. Comfortable being called by your real name now? Comfortable? Not quite yet. I didn't want to be Rainier for such a long time. To be quite frank, he was an ass. But he's... I've changed. And reclaiming my name has allowed me to reconnect with people I haven't seen in years. Family. It wouldn't have happened without you. Znów się wszyscy spotykamy. It's nice to have everyone back in the same place again. I have to admit I missed it. What does it mean when we need a huge diplomatic talk or the world ending just to bring us together? I got the chance to have a few drinks with Cyra. Miss that girl. It's still a little awkward talking to Cassandra. But the commander appears to have forgiven me. Finally. No i dobrze. Dobra, musimy już iść. Take care. Nawet jak Blackwall już się nazywa w tym dodatku, już tak oficjalnie jako Tom Rainier, już jest Rainierem, mimo że dalej tutaj nad głową ma napisane Blackwall, to dla mnie i tak po prostu, nie wiem, z przyzwyczajenia ja się przyzwyczajałam, że to Blackwall. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj, bo tutaj coś było i możliwe, że to jest nasza nagroda. No właśnie, i kolejna mapka, patrzcie na to, spryt dostaliśmy, plus jeden, tak, to jest ta nagroda, to jest ten skarb z tej pierwszej mapki, którą znaleźliśmy na rozdrożach, a teraz tutaj pokazuje nam to kolejną mapkę, kolejne miejsce z kolejnym skarbem. Okej, coś takiego, dobra. I to też wszystko jest w Zimowym Pałacu. Czy to nie jest tu, czy to nie było tu? Tak, to mogło być tu. Zobaczcie, patrzcie, tu. Tak, tutaj, są statuetki Hali. Tak, znowu spryt plus jeden. I mamy teraz kolejne miejsce. To musi być gdzieś wyżej. Tak, to musi być tam, widzicie? Te posągi tych kobiet trzymających ten, nie wiem, wielki bazon, wielką kulę, czy co to jest. Ale gdzieś tam to jest. Dobra, i tak my tu idziemy, więc sobie to podniesiemy. Ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi, ale mam nadzieję, że wytrzymacie, że dacie radę do końca. Już chcę ze wszystkimi pogadać. Znów w Pałacu Zimowym. Do you remember the first time we came to the Winter Palace? All too well. I've already answered a half dozen questions about my personal life. The reason we're here is because we made a difference. That's worth enduring the political small talk. Co u twojej rodziny? Is there any news from Ferelden? How is your family? My sister Mia keeps me informed. As I understand, she's training my nephew to best me at chess. Tęsknię za swoimi, cieszę się, że u nich dobrze, porażka wchodzi w grę. Cieszę się, że u nich dobrze. All good news then. Not all, but most of it is, and that's good enough. Masz mi coś do zameldowania? Is there anything I should know? We were permitted soldiers here, but our every move is watched. Some things never change. Leliana wróciła. Have you had a chance to speak with Leliana? Away from work, I mean. Some, yes. Leliana has kept in contact, unofficially of course, but it's good to see her again. Arguing with her in person is far more satisfying. Dobrze, dobrze. I should go. Inquisitor? Inquisitor. Dobrze, dobrze, lecimy. O, coś tu mamy nowego, jakaś notatka. No, za każdym razem też jak wracamy, to się nowe notatki pojawiają. Zaginione służące. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. To są znowu te takie... Oczywiście to już ktoś inny tutaj jest, ale znowu mamy te takie notatki, że czyjaś rozmowa i po prostu napisane, wiecie, podpisane wszystko jest literami. Zapiski na temat zakładów. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Tutaj mamy kontynuację tego. Wiecie, bym przeczytała, ale naprawdę ten odcinek wyjdzie już bardzo, bardzo długi. Bez czytania. Please don't. It would be nice to just be Liliana again for a few days. Oczywiście, Przenajświętsza. As you command, most holy. Tak, to jest genialne. Chciałam się tylko przywitać. Perhaps later, Leliana. Nie, wróć. Nie, nie, nie. Myślałam, że to była jedna z opcji dialogowych. Znaczy była, ale... Is there something I can help with? Ale wiecie, no... To... Jak twoje brukowce? Tell me about your nugs. Did you get any new ones? Oh, yes. A litter was born just a month ago. We are weaning them right now. If you are hoping for one, I'm afraid they're already spoken for.
Okej, czy brakuje ci inkwizycji? Do you miss being our spy master? I think I miss the people more than the work. Josie, Cullen, I didn't notice how much I liked having them near until they weren't. We're right, of course, but it's not the same. Jakie masz wieści? If your agents any news I should hear about. Are you hoping for word on Solus? I'm sorry, Inquisitor. I'm afraid I have nothing, just rumors of sightings that cannot be verified. He's familiar with my methods and seems always one step ahead of me. It is tiring. Okej, to wszystko. Perhaps later, Leliana. I'll be right here if you need anything. Ale ja nie pytałam o jakieś wieści o Solasie. To ty o to teraz zapytałaś. Okej, dobra, idziemy do piw. Darling, what can I do for you? Jak sobie radzi krąg? There are things for the Circle of Magi. If you call it the Circle while they're in earshot, you'll never hear the end of it, my dear. The College of Enchanters is a ridiculous mess, but it's still a useful institution for training mages. Porozmawiajmy o nowej boski. I wanted your opinion of how Divine Victoria is working out. Leliana's tenure has been even more disastrous than I imagined. To właśnie, Vivien w ogóle nie popierała od samego początku wyboru Leliany. Wolała znacznie Kassandrę. Dobra, no i Dorian nam został i jeszcze przejdziemy się na górę, żeby sprawdzić ten skarb. No i zaraz kończymy odcinek, Dorian. I can't believe it's been so long. Around 2 years. That's it? 2 years? Sweet merciful maker, it felt like 10. That could have been all the wine. Only thing back home I really missed. Długo ci nie było. What did you do in Tevinter while you were away? I went home. Twice. Father was only there once. Mother was drunk both times. I also went to Corinus to see my good friend Maeveris. Then I settled some of Alexis's affairs. That wasn't fun. Czyli jesteś ambasadorem. What is this ambassadorship about exactly? I believe my father set it up, but the Imperium certainly didn't object. They'd love for the Inquisition to fall apart, so they're happy if it seems they consider this council a waste of time. That makes no sense. No? If Dread Tevinter actually pushed for the Inquisition's end, everyone else would disagree on principle. So they send a nobody pariah and hope for the best. Makes perfect sense to me. No tak, ma sens. Ma sens, jak to tak ujmujesz. Co sądzisz o Radzie? A few. Divine Victoria needs a new tailor for one. From the paintings of Liliana in that enormous robe, you'd think she was pregnant. Could cause a delicious scandal. As for this whole Exalted Council business, well, I warned you once that no one would thank you for saving the world. Sadly, I'm always right. So long as the Inquisition's around to remind them they're not really in charge, they'll never sleep comfortably. Whether they have the guts to take action, I suppose we'll see. No w sumie tak, Dorian, mówiłeś już o tym, że nikt nam nie podziękuje za uratowanie świata i miałeś rację. I look forward to it. Czekać z niecierpliwością. No. Dobra, lecimy. Lecimy tutaj i spróbujemy jeszcze odnaleźć właśnie kolejny skarb, kolejną statuetkę Hali. Ja wam gadają, kurde, gadają o tym, że my się wymknęliśmy. Jest tutaj. Okej, pałac zimowy, to jest kolejne miejsce. Znowu spryt dostaliśmy. Dobra, no to wiecie co, lecimy, lecimy. Skoro tu jesteśmy w tym pałacu zimowym, to pozbieramy to sobie. No i zaraz zakończymy odcinek, więc wyjdzie naprawdę długi ten odcinek, ale mam nadzieję, że się cieszycie, że dacie radę. Że dotrwacie do końca. Dobra, to jest tutaj, bo tu były te schody. Tylko, że tu musimy teraz tędy przejść i to było właśnie tu na górze. Zaraz zobaczymy, czy to już ostatnia, bo już nie pamiętam, czy będzie jeszcze jedna. Ale kilka ich było właśnie, przy każdej była mapka. Ale ta była tutaj na górze, bo to są te schody i to jest tutaj. Także też wam pokazuję, gdzie to wszystko poznajdywać, pozdobywać. I coś tu mamy. Tak!
Zdobyto schemat BIS i Spryt plus 1. I jak widzieliście, był tam obok tego taki cylinder. I ten cylinder teraz będziemy mogli też użyć, jak wrócimy sobie na rozdroża. Przy tym szkielecie właśnie będziemy mogli tego użyć. I tak naprawdę na tym się ten sekrecik zakończył. Ten sekrecik ze zbieraniem statuetek Hali. Dobrze, moi mili, słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo wyszedł już naprawdę długi. Zachęcam was gorąco do zostawienia łapeczki w górę, do zostawienia komentarza oraz zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych walk z Kunari. Dowiemy się, zbadamy ten spisek, dowiemy się, co się tam tak naprawdę dzieje, jakie Kunari mają dokładnie plany względem Pałacu Zimowego, bo tego jeszcze nie wiemy, nie znamy szczegółów tego planu, tego ataku, tej infiltracji, czy czegoś tam jeszcze innego. Dowiemy się, jeszcze nie wiemy, kto nimi przewodzi, no i my już możemy się domyślać, kim jest ten tajemniczy Elfi Mag, tajemniczy agent, który walczy z Kunari, próbuje ich powstrzymać, albo próbuje im przeszkodzić praktycznie w tym. No, my możemy się domyślać, ale nasza inkwizytorka, nasi towarzysze jeszcze o tym nie wiedzą, więc dowiemy się tego oczywiście. To wszystko, trzymajcie się ciepło, pa, pa!